Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Po prawej stronie powstaje stacja metra Lazurowa, o której film w ostatnim czasie był na kanale, macie do niej link teraz w karcie w opisie. A dziś nie o stacji Lazurowa, a o ulicy Lazurowa, która się tam dalej zwęża. Jak widzicie, przed nami rondo, to jest rondo Radio Wolna Europa. I za tym rondem ta ulica się zwęża do jednego pasa, ma taki krótki jeden fragment jednojezdniowy po jednym pasie w każdym kierunku, aż bezpośrednio do obwodnicy południowej Warszawy, czyli do drogi S8 Alei Obrońców Gordona. I w ten sposób ta ulica się korkuje. Możecie się to domyśleć, że w tym miejscu autobusy nabierają opóźnień i tak dalej. To jest bardzo krótki odcinek, ale jest to bardzo wąskie gardło. W tym miejscu oczywiście będą dwie nowe jezdnie z drogami taborowymi. Rezerwą pod przyszły wiadukt nad ulicą Górczewską, jeśli kiedykolwiek powstanie, z miejscem do zawracania bezpośrednio przed rondem też Radia Wolna Europa na Lazurowej. I z ważnych elementów będzie tutaj nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu z ulicą Narwik, z przejściami rowerowymi i przejazdami rowerowymi i przejściami dla pieszych, nowe przystanki autobusowe, no i oczywiście po dwa pasy w każdym kierunku. To jest nowy fragment tej ulicy, który faktycznie powstanie. 500 metrów realizowane do listopada tego roku, bym powiedział, że to jest całkiem sensowna data i po prostu na spokojnie ta cała inwestycja będzie mogła powstać. Ale jak w ogóle wygląda cała ulica Lazurowa? Sama ulica Lazurowa jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Łączy dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo. A właściwie bym powiedział, że o wiele więcej dzielnic dzięki temu połączyła. Natomiast co jest chyba najważniejsze i trzeba o tym po prostu powiedzieć, to jest to, iż pierwszy odcinek tejże ulicy powstał w 2013 roku. Od Alei Jezuimskich, bezpośrednio dalej nad jedną linią kolejową, później pod linią kolejową obok Warszawa Ursus Północ, do której też był niedawno film, do ulicy Księdza Juliana Chorścickiego. W tym miejscu kończyła się pierwotnie ta ulica i nazywała się cały czas jeszcze jako Lazurowa. Później został wybudowany kolejny fragment bezpośrednio do Połczyńskiej. Miało to miejsce w 2015 roku i również wtedy zmieniła się nazwa tej ulicy z Lazurowej do Alei 4 czerwca 1989 roku. Następnie ulica Lazurowa już od Połczyńskiej powstała na krótkim odcinku do ulicy Sterniczej. Ten odcinek był budowany do 2016 roku, a dwa lata później, czyli w 2018 roku, ulica Lazurowa połączyła się już dwujezdniową częścią, nie tak jak wcześniej jednojezdniową, od Sterniczej do Górczewskiej. No i od 2018 roku do teraz nic się nie działo w tym miejscu i teraz to się zmieni, właśnie dzięki budowie tej inwestycji. Natomiast w okolicy jest parę ciekawych miejsc, o których chciałbym Wam powiedzieć i o planowanych przyszłych inwestycjach. Jedną z ciekawych rzeczy, które możecie zobaczyć, to jest ta linia kolejowa, która jak widzicie jest kompletnie niezelektryfikowana. To jest linia kolejowa, a właściwie bocznica kolejowa, do Huty znajdującej się na warszawskich Młocinach. Tutaj dookoła całego lotniska i ogólnie wszystkich osiedli, tak żeby to po prostu przejechać dookoła, jedzie. Tutaj też z wiaduktem, który został wybudowany nad całą obwodnicą, powstała. I co ciekawe, mogę wam powiedzieć, że podczas budowy samej obwodnicy ruch kolejowy musiał tutaj pozostać cały czas pozostawione, w sensie pociągi musiały cały czas dojeżdżać do Huty, bo to są dwa pociągi dziennie. Więc podczas budowy były dwa tory, po prostu jeden był budowany, po drugim odbywał się ruch i później był przerzucony na nowy wiadukt i mogły zostać wyburzone stary torem. Także całkiem ciekawo. Także całkiem ciekawie. Natomiast z ciekawostek mogę powiedzieć, że sama ulica Lazurowa, o ile faktycznie kończy się tutaj zaraz dalej za obwodnicą i połączy się tutaj z ulicą generała Sylwestra Kalickiego, to dalej mamy też linię tramwajową. I tam jest też pozostawione miejsce na przyszłą drugą jezdnię. Czemu ma być tutaj druga jezdnia? O ile burnerowo, jeżeli nie ma zbyt dużego potencjału, to część osób stąd jedzie też dalej w kierunku na przykład Klaudyna czy innych rejonów typu Izabelin. O tyle najważniejszą inwestycją, która tu jest w przyszłości planowana, to jest połączenie Bornerowa z metrem Młociny, tunelem pod lotniskiem. Z połączeniem również z drogą S7, która jest tutaj planowana. Kiedy to powstanie? Nie wiem. Czy kiedykolwiek to powstanie? Nie wiem. Ale jest to oczywiście w planach. Nie wiem też, czy z linią tramwajową w tym miejscu, czy bez.
Natomiast to jest kolejny fragment budowy ulicy Lazurowej, jeżeli kiedykolwiek powstanie. Na ten moment takie inwestycje nie byłyby realne do zrealizowania w trakcie działania lotniska, więc domyślmy się, że to raczej za szybko nie powstanie. A lotnisko musi działać, bo tam jest dużo rzeczy, nie tylko i wyłącznie prywatnych, ale również jest tam lotnicze pogotowie ratunkowe, które po prostu musi mieć lotnisko działające w tym miejscu. Natomiast ulica Lazurowa, o której dziś mówię, ma aktualną przebudowę i zobaczmy, co tu się faktycznie dzieje. Po pierwsze i najważniejsze, jest cały teren zabezpieczony. Grunt został już mniej więcej wyrównany i zrównany z ziemią. Wszelkie kolizje zostały zlikwidowane. Między innymi budynek, który właśnie tutaj przy ulicy Narwik jeszcze stał jakiś czas temu. On był na drodze na trasie nowej ulicy i został całkowicie wyburzony w tym miejscu. Po prawej stronie on się znajdował. W poprzednim filmie dwa miesiące temu mogliście go jeszcze zobaczyć. Tutaj będzie nowe skrzyżowanie właśnie z sygnalizacją świetną, przystankami autobusowymi nowymi, no i oczywiście drogami towarowymi dookoła całego skrzyżowania z przejściami. Także to jest duża zaleta w porównaniu z tym, jak to wcześniej wyglądało, czyli teraz właściwie. Też warto podkreślić, że aktualnie nie ma tutaj zbytnio dużych utrudnień, jeżeli chodzi o budowę nowej jezdni i raczej nie będzie też w najbliższym czasie, więc trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego, że będzie jak jest po staremu, a później nagle będzie przerzucenie na nową jezdnię i będzie tak cały czas tak samo po staremu, dopóki nie zostanie oddana do użytku cała nowa jezdnia w dwóch kierunkach, czy po prostu całe dwie nowe jezdnie. Oczywiście to nie jest budowa tylko i wyłącznie jednej nowej jezdni, to jest dobudowa nowej jezdni i później przebudowa tej starej jezdni. Po prostu one też mają inną geometrię i ogólnie całkowicie inaczej się zachowują w tych miejscach. Co do instalacji prac, to głównie teraz są tutaj robione odwodnienie, kanalizacje, które będą później od drogi, od wód opadowych, przygotowanie pod zasilanie do latarni, które tutaj będą, no i ogólnie przygotowanie całego terenu pod plac budowy. Znaczy może nie pod plac budowy, ale bezpośrednio już pod nową ulicę. Przygotowanie terenu pod plac budowy to jest przy metrze. To trochę co innego. Także tak mniej więcej to powoli tutaj powstaje, tak? Do listopada będziemy tutaj to oglądać. Co dwa miesiące będą się pojawiać filmy z tej inwestycji, więc będziecie mogli na spokojnie oglądać ten film, te filmy na temat tego, co tu się dzieje na Lazurowej. Ten ostatni fragment całości, no i jak będzie już całość gotowa lub może trochę wcześniej, zrobię też dla Was przelot nad całą tą inwestycją, abyście mogli zobaczyć, jak cała Lazurowa wygląda. Oczywiście wcześniej to nie jest Lazurowa, tak jak już wcześniej powiedziałem, tylko aleja 4 czerwca 1989, ale to wszystko się połączy w jedną całość. Tu macie jeszcze raz pokazane, jak ta cała inwestycja wygląda. No i mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak wygląda ta cała inwestycja. Chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że ta inwestycja powstaje, ale nie mogę tego powiedzieć, bo po prostu trochę przypóźno. W sensie oczywiście się cieszę wewnętrznie, ale ta inwestycja powinna powstać świeżo po zakończeniu tej budowy bezpośrednio do Górczewskiej, a nie dopiero teraz. Ale i tak miło, że jeszcze to powstaje w tym momencie. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!